Dzień dobry Państwu. No, miło mi witać Państwa w domach. Proszę Państwa, chciałem tak troszkę ogólnie, bo ja czasami też jakiś wpis dam również w internecie pod jakimiś filmami czy wypowiedziami. I dobrze byłoby, gdyby patrioci różnych opcji lub uważający się za takich, no poważnie traktowali te moje wypowiedzi czy wpisy, bo proszę Państwa, no ja naprawdę mam coś do powiedzenia. Bo ta obecna cywilizacja upada naprawdę. A ja drogę wyjścia skonstruowałem. Więc nie zaszkodzi, jak oni by troszeczkę tak jednak się nad tym zastanowili, co ja napisałem i przeanalizowali te moje opracowania. Bo jeśli ja coś takiego czytam o sobie, ile ci płacą u beku? No to proszę Państwa, to obraża jego, nie mnie. No już kiedyś te ich ściemniacze i te odstraszacze, te przerażacze do własnej racji stanu, to działały, ale dzisiaj to ich już obnaża, no bo proszę Państwa, no, jak Stalin umierał, to ja miałem 2 latka. A kiedy UB likwidowano, no to 3,5. A swój życiorys i tą smutną drogę dojścia do rozumu, no to już przedstawiłem kilka razy, więc mimo tej całej miłości do obojga tych strasznych rzeczy moich, no to o co tu naprawdę chodzi? No weźmy na przykład ten bohater Ścibor, kanalarz, czy może raczej kawalarz, bo powstanie tam spędził, czyli co, rozpracowywał dla gestapo i przeprowadzał tam kanałami tych powstańców w różne miejsca, żeby byli wyłapani. O co tu chodzi? No? Kto go tam wie, co on tam robi naprawdę w tych kanałach? No tak jak kanał też stworzył Kuc z Wajną, prawda? Czyli oni nas cały czas w tym kanale trzymają. Wpędzają nas do tych kanałów, ale sami się gubią w tej swojej nieracji, nierealności, nieracjonalności, ciemnocie wytworzonym obłoku durnej chwały. Bo jakoś dzisiaj te pietrzaki, drozdy trochę ucichli, kiedy trzeba obnażać tych żydowskich idiotów, prawda? Co nam teraz niszczą Polskę. Jakoś ich tu nie ma, tylko dalej PRL był złem. Takie pierdoły wymyślają. I cały czas tromią, że wreszcie wychodzimy z kryzysu po komunie i że jest coraz lepiej. Lepiej nie mówić, jak jest. No. Bo chociażby no, ten stan zdrowotności i rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży jest zdecydowanie niższy niż w latach PRL-u, więc co tu można zakłamać? No, no to chodzi o taką autosugestię i hipnozę i letarg cały czas, prawda? Cały czas te same metody socjotechniki żydostwo stosuje wobec nas i budzenie nienawiści do ludzi wartościowych i swojej racji stanu. Więc jak to może być przekonywujące? No na przykład nienawiść do mnie. Ja jestem człowiekiem godnym i mam dobrą opinię i życiorys mój można prześwietlić, więc o co chodzi? A tu tak cały czas takie naklejki dają. Takie jakby już jesteś zakwalifikowany. Czy to naprawdę dzisiaj to ta czerwona bolszewicka albo komunistyczna, czyli w kontekście, w podtekście taka najgorsza, znaczy się dynastia rządzi Polską? Naprawdę? Jakaś bolszewicka, nie żydowska dynastia to jest? Tylko czerwona, Kaczmarski, Kuroń? Kim byli? Oni etykietki zmieniali bez przerwy. Czy to byli komuniści, którzy obalili komunizm? A więc może raczej nie komuniści, tylko może raczej to byli Żydzi. Nie tak? Synowie agentury obojętnie jakiej. Te Isakiewicze, Sakiewicze, Szeniawskie, Rydzyki, Moricy, Neumanny, czyli profesory różne, prawda? I te portale
patriotyczne, a może one są pejsate, bo nigdzie tam linków nie ma, na przykład na Polono Centrys. Nie zastanawia to Państwa? No i to tak, żeby jednak troszeczkę analitycznie podchodzić do tego, co oni piszą. Jednak generalnie to przeważa oczywiście troska państwa i to z różnych kręgów i z różnych opcji politycznych nawet o Polskę. Już nie tylko jak gdyby o sam kryzys chodzi, ale szuka się rozwiązań i widzi się brak tych rozwiązań. I szuka się przyczyn. No, proszę Państwa, no problem jest złożony. Jesteśmy w sercu Europy i tu były zawsze sprzeczne interesy z różnych opcji się ścierały. Oczywiście mówię o zewnętrznych, no bo tutaj mieliśmy i tak wroga wewnętrznego, który nas też dusi cały czas. Więc praca polityków, nawet patriotycznych, bardzo szczerych, była trudna tutaj zawsze. Ale były nawet i nazwijmy to, jakieś takie pozostałości negatywne po tak zwanej komunie. Chociaż to było okiełznanie, no nie było czystej polskiej komunistycznej racji stanu po wojnie, która by tutaj próbowała coś robić, bo byli wyniszczani. Wiadomo, że opcja ta żydowska niszczyła takich ludzi, chociażby jak Gomułka, Moczar i inni. Bo Żydzi, proszę Państwa, to zawsze była piąta kolumna w narodzie polskim, udająca Polaków, czy Kościół. No. I nawet teraz się takie bzdury powiela, że my po 89 roku dlatego się nie rozwinęliśmy, bo byliśmy antyniemieccy niepotrzebnie, mieliśmy nienawiść do Rosji, do Niemców, bo Niemcy dopiero nam dadzą, prawda? No tak jak Agnes Trawny, no weźmy się zastanówmy. Co ci Niemiec dał? A tutaj tylko ten rynek i zarzucił swym barachłem, prawda? Bo Ruski to ci dał, surowce ci dał, granice bezpieczne, tak, rozwój, wolność, to nazwałeś to niewolą. A teraz da ci wolność, zabierze ci ziemię zachodnie i Śląsk. Zresztą to nie Niemiec, bo Niemcy to są tak czasami biedni jak my, tylko niemieckojęzyczny Żyd. No. Więc, proszę Państwa, moje rozwiązanie jest absolutnie na miejscu i ono, ja mówię, już od paru lat jest i opracowane jest dobrze i ono wyprzedza najlepsze zachodnie rozwiązania, czy nawet wschodnie, jak takie jak islam inne. Tylko trzeba się nad tym zastanowić i wiedzieć, o co tu chodzi. Nie tkwić w zagubieniu i szukać nie wiadomo czego, no bo jakieś to autorytety. Ja też rozmawiałem z ludźmi różnych opcji też, no mówią tak, Kościół jako autorytet odpada, prawnicy odpadają, nauka odpada, czyli naukowcy, administracja odpada, rodzice, rodzina odpada, nie ma autorytetu w ogóle, ideologicznie też nie ma polityków. Totalny kryzys państwa, a tu nie ma zamachu, nie ma prób jakichś przewrotu. I dalej PO przoduje w sondażach, paranoja. Proszę Państwa, a to co było wytworzone, nauka polska, normy techniczne, szereg innych rzeczy w PRL-u, na bardzo wysokim poziomie, proszę Państwa. W tej chwili wszystko jest olewane, nadzór autorski jest olewany, prawo budowlane, oczywiste struktury oraz weryfikacje zawodowe, praktyka, sprawdzalność kwalifikacji, doświadczenie zawodowe, techniczne i to jest zastępowanie jakimiś zachowaniami jaskiniowymi, proszę Państwa. Tylko ta talmudyczna, taka superprawniczość. Jeszcze o tym będzie, prawda? Co to jest za prawo, za sądy i jurysdykcja w Polsce, prawda? Gdzie jest obłęd w ogóle, to co się dzieje. I myśli się, że na przykład zastąpi się naukę techniczną tymi kwalifikacjami, tą żmudnym dochodzeniem do jakości właśnie, tym naginaniem, tak jak w tej superprawniczości, że wszystko można zametłać. I wszystko jest relatywne. Tu nie ma relatywizmu. To jest system zero-jedynkowy, albo coś jest tak w nauce technicznej, proszę Państwa. A ja dobrze wiem, jak działają sądy. I proszę Państwa, ja mam, proszę mi wierzyć, mam moralne prawo do rozwalania łbów i w sądzie rejonowym w Sosnowcu, i w sądzie apelacyjnym.
bo ewidentne łamanie prawa następowało w moim przypadku parę razy. No i co ja zrobię? No po prostu olewają i koniec. I nikt ich nie zmusi. On ma w dupie odniesienie się do oczywistego faktu. No to jak tak może być? Ale tak się w technice nie da i dlatego były jeszcze godziny, proszę Państwa. Bo my mieliśmy najbezpieczniejsze na świecie rozwiązania pod względem bezpieczeństwa na kolei. A ostatnie 20 lat to jest likwidacja tych zasad. No i dlatego później takie rzeczy się dzieją. A mimo wszystko niewiele się mentalnościowo jeszcze zmienia. I króluje dalej ta żydowska zasada, że seks i kasa to coś, co nas podnieca, jak śpiewa Radomir. To takie żydowskie zachowanie ideologiczne. I to jest dla nich najistotniejsze. Ty masz to zapewnić. I lampka się nie pali tobie, jak widzisz tych bezdomnych i grzebiących w śmietniku. I wam nic nie jest. To ja nie wiem, co wam zrobili w tych mózgach, że wy na to nie reagujecie. Bo czegoś wam na pewno brakuje. Bo mnie nikt nie przekona, że socjalizm jest gorszy, jak ja to widzę. Bezdomność, grzebiących w śmietniku, odrzuconych ludzi, upadki, coraz gorszy stan osiedli. A świecidełka i zamknięte tam jakieś getta willowe to mnie nie bawią. Bo to o czym świadczy, tak jak zamek odgradzał się kraty i bogactwo miał w środku. Po której stronie jesteś? Ziemkiewicze jakieś różne. Ubliżają Knajackiemu socjalizmowi, a sami proponują Knajackich zbirów. A jak tam było źle w ten, kogo brano do władzy w PRL-u? Z Moskwy? Z Moskwy brano do władzy? Na radnych? To byli Polacy, tylko że jak tacy, jak na przykład z mojej rodziny, mój ojciec, inni, pluli na PRL i nie chcieli przyjąć żadnych stanowisk, nie chcieli się do partii zapisać. No to sam miałem w tak zwanej przyszywanej rodzinie takiego wiejskiego krawca, który byle jak żył, więc zapisał się do partii i został radny. Później został szefem GS-u, więc robił jak umiał i się bał i robił, no ale robił, no co, on już dawno jest w ziemi, no i co. Jak trzeba było, to zmieniał tam ulicę tam z Armii Krajowej na jakąś tam Armii Czerwonej czy coś takiego, no bo no i to co, kwiatki gorzej kwitły na tej Ogrodowej, załóżmy, bo się nazywała tam bohaterów, na przykład Lenino czy coś. No a myśmy to traktowali jako, nie wiem, nie wiadomo czego, jakieś zniewolenie czy coś. Przecież, proszę Państwa, zastanówmy się, przecież jeszcze dzisiaj każdy, kto pełni jakikolwiek urząd za PRL-u, uważany jest w znacznej części naszego narodu polskiego, powiem, polskiego, nie jakiegoś tam nazywającego się polskim, ale narodu autentycznie polskiego, za zdrajcę. Więc kim my jesteśmy? Jak my jesteśmy mentalnie sponiewierani? A nam się epoki pomyliły. To dzisiaj jest okupacja żydowska i dzisiaj bycie w strukturach władzy jest zdradą. Bo ja wiem, jak postępują burmistrze, prezydenci, jak niszczą majątek, jak zadłużają gminy, jak działają w koruptażu, jak wojewodowie nie prowadzą polityki remontowej w sieciach różnych energetycznych itd., itd., itd. A wtedy to było właśnie działania dla dobra Polski i narodu. A tamto przymykanie oczu na kradzieże i słabą wydajność, no to zostawało na rodzie, po prostu była dystrybucja zachwiana, bo była prawdziwa. To, co państwo miało, redystrybuowało w naród, a teraz jest odwrotnie. Ty wypracowujesz majątek jakiegoś Żyda, który on to wywiezie z Polski. Jeszcze jesteś z tego dumny. I nazywasz to wolnością. Więc człowieku, masz się leczyć. A dzisiaj to kiedyś myśmy się wypinali na władzę, jak mogliśmy bardzo wiele dla Polski zrobić. A dzisiaj już cię Żyd nie dopuści przez szereg różnych egzaminów i inne przekręty.
Bo wtedy no, nawet jeżeli napisałeś jakąś skargę, niekoniecznie do partii, nawet na partię napisałeś, to oni jednak reagowali bardzo szybko. I nawet sekretarza zdjęli, a przynajmniej go odsunęli. Jeszcze mam odpisy z tamtego okresu, kiedy pisałem tam odnośnie tam różnych na przykład zasad komunikacyjnych, jakichś linii, czy jakichś innych rzeczy na osiedlu, czy w innych miejscach, i zawsze odpisali szczegółowo. Gdy pracowałem w dyrekcji kolejowej sam, no to wiem, że zajmowaliśmy się takimi nawet różnymi odpowiedziami i one to były po prostu no, w kręgach fachowców oceniane. Nie przyjeżdżał żaden jakiś tam konsul z ambasady radzieckiej i nam czegoś tam nie radził, tylko my tutaj fachowcy odpowiadaliśmy czasami na absurdalne jakieś zapytania no, związane tam z ruchem kolejowym w kontekście ruchu drogowego. I wyjaśnialiśmy fachowo i przystępnie. Bez żadnych naleciałości partyjnych to było. Tym był PRL. I to był ten terror. Oczywiście zawsze są jakieś przegięcia. Ale w PRL to były główne problemy, a nie terror. I to jest wielki fałsz i kłamstwo. Ta obecna propaganda dyskredytująca tamten okres, proszę Państwa. No, gdzie by nie sięgnąć? No przecież nawet w szkole podstawowej były SKO, kasy zapomogowe, zbieranie makulatury, jak i zajęcia pozalekcyjne, SKS-y, OHP, rozwój wcześniejszych jeszcze tych zakładów COP-u przedwojennych, a teraz one zostały zniszczone całkowicie. Star Starachowicki chociażby, który się nawet wyróżniał w rajdzie Dakar, czy zniszczony Ursus. Oczywiście ta myśl powinna być następnie realizowana, bo proszę Państwa, polska myśl techniczna nie była zła, to u nas Onassis kupował statki, nie w Niemczech, w niemieckich stoczniach. Ale nawet nie dlatego, żeby u nas były tańsze, ale również lepiej skonstruowane, bo ja wiem, jak nasi spawacze mieli opinię nawet w Niemczech. To były gigantyczne osiągnięcia, jedyne w historii. A teraz jest największy upadek Polski, większy od czasów rozbiorowych. Gdyż wszystko jest wyniszczane. Wykształceni Polacy, majątek, gospodarka, także granice ulegną destrukcji i całkowitemu zniszczeniu i stan świadomości, jeżeli się temu nie przeciwstawimy. Gdyż takich pacanów jak Kaczyński czy Macierewicz uważa się dalej za zbawicieli. Tak, proszę Państwa, my sobie wmówiliśmy terror władzy za PRL-u i obudzenie narodu w 80. Gdyż wolność mieliśmy od 1945, a w 80 roku to było tylko wypuszczenie bydła z obory, które stratowało tę swoją oborę, czyli socjalizm i PRL i zakłady pracy, krótko mówiąc, swoją wspaniałą ojczyznę, a nie żadne obronienie godności narodowej. To było obudzenie swawoli i zatracenie się w nicości, czyli cywilizacji zachodniej. Oni muszą takie enklawy budować przeciwstawne, żeby podkreślić swoją rację bytu, jak Kuba w kontekście USA, Korea Północna w kontekście innych zagrożeń, żeby właśnie obrzydzić innym narodom socjalizm i dobro człowieka. A więc obniżenie wartości Rosji w kontekście Europy Zachodniej, Izrael w środku Arabów i tak dalej. Czyli divide et impera. Im bezczelniejsze to kłamstwo, tym szybciej załapane. To jest na tym polega, że no proszę Państwa, no chociażby no jaka jest teraz wolność? Wolność. No jeżeli Budniak zostaje ukarany za poglądy. Karta, to jest, proszę Państwa, no to jest jego kara. No. Przecież to jest śmiech na cały świat, no. Chociażby. Za Polanie, że jest ukarany za swoje poglądy. Więc uważaj, gdzie masz kierować swoje obrzydzenie. Gdzie cię Żyd kieruje. Na pielgrzymki i ołtarze masz kierować swoje obrzydzenie.
bo tam jest ta Pejsata Trójca. Właściwie to były sobie świnki trzy. Papież, Wojtek, Brzeziński. Rozumiemy, o co chodzi. Jan Paweł II, Jaruzel i Brzeziński dokonali nam to, co mamy w tej chwili. No, jeszcze mamy w zanadrzu tam plebanie, albo jak coś nie gra, no to przyjdzie ojciec Mateusz i ci wyjaśni. I oni bez przerwy tak manewrują. Krok do tyłu i zaraz w przód. I żeby tylko metłać. A to jest czarna dziura, ta cała żydowszczyzna. I tylko zaszyć to, zacerować, a ich wyrzucić na gruz. Oczywiście, proszę Państwa, no technologia, wszystko się zmienia. No, wyśmiewa się tam jakby w osiągnięcia PRL-u, tam samochody czy inne rzeczy. No wiadomo, że nawet 40 lat temu, no to u dentysty wszędzie była inna bormaszyna i we Francji też, i w Niemczech, no i w Anglii, no. Czy pojazdy. Zapomina się, że jedli nawet, dochodziło do kanibalizmu po wojnie w Niemczech i w Anglii nawet. Nędza była niesamowita, no. Bieda, kartki, czy pojazdy. Oczywiście w różny sposób to rozwiązywano, ale myśmy mieli niesamowitą zapadłość, no. Przecież. Przecież my w dwudziestoleciu międzywojennym też nie byliśmy w stanie dorównać Europie Zachodniej pod koniec lat 30. przez rozbiory. I później przyszedł jeszcze Hitler, i później jeszcze ta odbudowa, ale my byliśmy już na takim poziomie, że byliśmy w stanie, no w ciągu, po 80 roku, w ciągu 20 lat dogonić Europę Zachodnią, co w 45 roku to może 70 lat byliśmy do tyłu. Więc już to się bardzo zaczęło zmieniać. No i znowu nas cofnęli, proszę Państwa. No bo proszę Państwa, no trzeba też pomyśleć, no chociażby taka szyba, no jak ona się zmieniła w XIII wieku. Wtedy była Gomułka, a teraz typu float. No bardzo niewielka różnica, no szyba z piachu robiona. A jeżeli chodzi o PRL, ja pamiętam, proszę Państwa, no byliśmy, staliśmy dużo wyżej, już nie mówię o stanie zdrowotnym, ale także te nauki ja pamiętam. No proszę Państwa, każdy musiał mieć opanowany rysunek techniczny, mnożenie pamięciowe, cytaty, wierszy, liczba przeczytanych książek, umiejętności obsługi maszyn i urządzeń, wybieganie, samodzielność konstruowania, zaradność, no typu PRL. No. A dzisiaj co, siedzi ktoś tam przy komputerze niby i gdzie jaka gwiazda ma pieprzyk i Real zapłacił za Ronaldo. I to jest cała wiedza. A taki gówniarz nawet grzybów nie umie zbierać. No. Także proszę Państwa, z tym przeskokiem technologicznym, to ja też bym tutaj się nie bardzo martwił, mimo tej zapaści niesamowitej, bo proszę Państwa, no myśmy na przykład przeszli, nie musieliśmy wchodzić w epokę pagerów, a weszliśmy od razu w telefonie komórkowym na przykład. Więc już tutaj pod względem tym to jesteśmy na poziomie też Ameryki. No chodzi mi o to, żeby Państwo rozumieli, że wbrew pozorom, mimo tej całej zapaści, można pewne rzeczy bardzo szybko nadrobić, czy nawet zwyciężyć w pewnych kwestiach. No chociażby, proszę Państwa, no teraz, gdybyśmy mimo tych tam rurociągów idących tam Nord Streamów innych, inne rodzaje technologii, inne rodzaje napędów, to wszystko, jeżeli myśl techniczna polska by się w połączeniu z rosyjską, która teraz no niby jest zaprzedana całkowicie żydostwu zachodniemu, bo przecież no, niemiecki psychopata Putin tam rządzi, więc proszę Państwa, niemiecki Żyd, czy tam złajdaczony rusko-niemiecki Żyd, no to proszę Państwa, surowce mamy z Rosją, technologię i Zachód dupa blada, no a my do przodu. Tak trzeba się chwilę po prostu zastanowić. I nie ma co chłopaku lecieć tam do Doliny Krzemowej, tylko tutaj, no już mamy ten grafen, przecież to jest polski pomysł, inne rzeczy. My możemy bardzo szybko przeskoczyć pewne rzeczy. Zniszczyli nam, wiadomo, chociażby na przykład maszyny budowlane, koparki, maszyny górnicze, inne rzeczy, które mieliśmy, ten przemysł nieprawdopodobnie rozwinięty i później te silniki i tak dalej, ale to można zrobić jakiś silnik antygrawitacyjny i paliwo z powietrza chociażby, czy z wody. Myśleć, nie bójmy się, my mamy kilku Tesli w Polsce.
ale tylko dalej w tej ciemnocie, jeżeli obalimy kościół i ten raś i szereg innych rzeczy, to wyjdziemy bardzo szybko. No, tylko nie siedź głupio przy komputerze i nie pracuj tam na jakieś pielgrzymki. No. Bo mamy tożsamość 12-tysięcznoletnią, proszę Państwa. Więc nie należy przestać tego Zachodu. No, a tutaj mi jeszcze jakąś tam nadzieję wiążą z Niemcami. No, Niemiec ci da. No, jak można nie dostrzec tego umierania Zachodu? Naszym celem to jest doprowadzenie do upadku Niemiec, do ich rozbicia na część sławską, znaczy słowiańską i na część tą zachodnią. I wtedy dopiero nie będą zagrożeniem dla nas, ale związaniem się z krajami sławiańskimi. No ja też słucham ludzi młodych, wykształconych, no zjeździli świat, no i takie dyrdy małe powielają, no Żyd im gdzieś tam napisał w Waszyngtonie czy coś, on to powiela i uważa, że to jest mądre. Ja Ci proponuję mądrość. Zastanów się, co ja w tej nowej Sławii proponuję. Oni Ci dadzą promocję. Proszę Państwa, jeżeli byśmy wprowadzili ten system, o który ja mówię, i nie ma co wyśmiewać chipów, bo proszę Państwa, można zrobić coś tak, jak Pity ludzie opanowali. Możliwość wypełniania, rozliczenia się tego z urzędem skarbowym, już w tej chwili około 60 do 70 Polaków sobie samodzielnie z tym radzi, to proszę Państwa, można tak zmajstrować, że żadne giełdy niczego nie przekłamią, sądy, adwokatura czy coś takiego będą niepotrzebne, sprzedaży ziemi, rozwody czy poważne sprawy sądowe będą wypełniane na formularzu i rozwiązywane w pewnym sensie przez komputer. A rozprawa nawet za zabójstwo może trwać 20 minut. I ci wszyscy adwokaci, to wszystko staje się natychmiast niepotrzebne. Tak, bo oni tylko kłamią. Skoro architekci tak potężne konstrukcje potrafią mieć programy, to możemy mieć programy również na prawo. Na całą jurysdykcję. Proszę się nad tym zastanowić. Ja to proponuję. I to ileż tam potrzeba jest pytań na wszystkie zawiłości pod względem prawa własności, czy prawa karnego, czy innych rzeczy. Ileż? 5000 pytań? To co to jest dla systemu komputerowego do przeanalizowania i podjęcia słusznego wniosku? No proszę się zastanowić. Proszę Państwa, to jest zabawa. Dlatego ja mówię, że jeżeli wprowadzimy te zasady, które ja mówię i ten chip, to będzie możliwe do tego, że my się będziemy później w królów bawić i przejmiemy te majątki nawet tych rodzin różnych, kancelarii prawnych i tak dalej, które żerują z niewiedzy. No tak jak w tym dowcipie, że kiedy syn jakiegoś znanego adwokata przed ojca się chwali, że bardzo jakąś tam trudną sprawę na trzech rozprawach załatwił, no to ojciec mówi, myśmy z tej rodziny żyli dwa pokolenia, a ty to nam zniszczyłeś w 3 miesiące. Więc proszę się nad tym po prostu zastanowić, jak sztucznie my jesteśmy niszczeni przez Kościół, przez inne struktury. I to można bardzo szybko wyczyścić, dlatego musisz mieć tą determinację tego czerwonoarmisty i palić, wejść do jakiegoś tam zamku i wyciągać te ramy z obrazów i palić tymi ramami pod kotłem. Musisz to wiedzieć, że to do tego się tylko nadaje. A te wszystkie bibeloty i gadżety traktować tak, jak na to zasługują. No. Nie stawiaj tego na ołtarzu, bo inaczej do niczego nie dojdziesz. To trzeba docenić, ten fałsz kościoła, te bajki ekonomiczne, pozaspołeczny obieg pieniądza, chronienie mafii, gangów. No, proszę Państwa, kiedyś niejaki Dawid Warszawski snuł takie marzenia o tym królu Izraela, jak to będzie moralnie, bo to niemoralni to byli tylko goje, oni to byli Żydzi tacy szlachetni zawsze i przeszkadzali Żydom w zaprowadzenie ładu na świecie. On mówi po tych wszystkich, nawet teraz to przypinają sobie tam, prawda, jakieś tam kolczyki do nosa czy coś, ci gwiazdy takie i tak dalej. I dla niego to też było obrzydlistwo, te tatuaże, takie te inne historie.
I on mówi, że no, go już zaprowadzimy, że będą w tych łosienicach chodzić. Może no przesadza, ale chodzi o to moralność, o to, że będzie rodzina, wszystko i oczywiście to wszystko pod kontrolą Żydów, no bo gdzie go i to potrafi zrobić? Takie są marzenia. Więc ja chcę powiedzieć, że ja w 2 miesiące jestem w taki system wprowadzić, że każdy Żydek będzie chodził we łosienicy. No. I znikną bezprawie i nicności. Tak, Davidzie Pacanie Pejsaty. Więc proszę Państwa, tak można okiełznać szczura, tylko proszę się no chwilę zacząć myśleć. Bo nie jesteś szczurem, tylko godnym człowiekiem, ssakiem wyższego rzędu. Jak tego nie rozumiesz, no to trudno. Przesłuchaj to jeszcze raz.